Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Mamy paczuszki z Shopee, z tej słynnej strony, która jak się okazuje ma jedną fajną promocję, dokładnie i wyłącznie wstępną. Witam, jestem Polski Dybson i zapraszam Was dzisiaj na tę recenzję rzeczy z Shopee. Intro. Ok, zapraszam Was do dzisiejszej recenzji. Mam tutaj 7 przedmiotów. Paczek, jak widzicie, jest 5, ale uwaga! Ekologia Shopee jest na najwyższym poziomie, bo w tej paczce przyszły 2 mniejsze, więc tego nie liczcie. Jedna z tych paczek również, ale to okazało się, że to z innego sklepu było, posiada w sobie 2 przedmioty, więc ok, jest to zmiana, czyli mam łącznie 7 przedmiotów. Te 3 zostawiłem na chwilę, bo one są tak naprawdę, no ten jest mniej ważny, ale te 2 dzisiaj głównie sobie przetestujemy i sprawdzimy, tak jak widzieliście na miniaturce. Więc to na razie na bok, to za chwilę, a teraz zaczniemy sobie tatuaży. Ta paczka ogólnie przeżyła troszkę śmieszną historię, bo jechałem po nią rowerem wieczorem i włożyłem do kurtki, która miała zepsuty zamek. W domu ogarnąłem, że zgubiłem ją. Na szczęście następnego dnia na przystanku sobie leżała rozjeżdżona przez autobus, ale jeszcze żyje, bo była w folii. Co my tu mamy? Jest to po prostu najzwyklejszy tatuaż, który mnie parę groszy dosłownie kosztował. Promocję. Zrób zakupy za 20 zł, dostaniesz 15 zł rabatów. Tylko temu i wyłącznie skorzystałem z Shopee. Ta paczka doszła, powiedzmy, w miarę ok. Jest to tatuaż, nie ma problemu. No, tania chińska folia, co my chcemy? Idziemy dalej. Co my tu mamy? Kolejne tatuaże. Tu są tatuaże na rękę i jak się okazuje, te, po pierwsze, tatuaże na palce są troszkę za duże. A natomiast te, które powinny iść na tą część dłoni, są zdecydowanie za małe. Więc zdjęcia na ogłoszeniu nie są adekwatne tak naprawdę do tego, co dostajemy. Chociaż tyle, że przysłali to, to się liczy. I żeby to kosztowało grosze. Idziemy z kolejnym tatuażem. Tatuażem się nie będziemy zbytnio zajmować. O, ten jest największy. Wydawał się on dużo większy, ale no... Shopee leci w kulki. Ale powiedzmy, że to jest jeden z fajniejszych wzorów. Aktualnie ich nie będę robił, bo maturka mnie czeka i tak trochę głupio by było z tym iść na maturę, tak jest jako oklejony jak debil. No powiedzmy, jest ok, na moją rękę powinno zejść, ale no wciąż to jest troszkę mała, jednak ten w porównaniu z moją twarzą, no zazwyczaj te rękawy były troszkę większe, ale cóż, macie taką czachę i tu jest obok jakby zegarek staroświecki, taki antykowy, taki antyk. Jakiś napis, karty. Nie jest złe. Te większe tatuaże są szczerze według mnie bardzo fajnie zrobione. Fajne są kolorystyka. O dziwo jako jedyny tamten co będzie w kolejnej paczce według mnie powinno przyjść w takiej piankowej folii w środku. O, widzicie, w takiej piankowej folii. A przyszło co innego. Co to jest? Uwaga! Kosztowało to 73 grosze. A te tatuaże i to domawiałem i wyłącznie, żeby dobić 20 zł, więc nie oceniajcie tych pierdół tak zbytnio, nie skupimy się na tym. Jest to kazoo! Będziemy kazookidem, rozumiecie to? Przychodzi nam to w folijce, mam czerwone zamówione, tylko mnie interesuje, czy będzie działać, więc wiecie, to jest takie kupowanie w ciemno z tego Shopee. Kazoo prezentuje się o to w ten sposób, zobaczmy, czy działa. Nie wiem, jak to obsłużyć. Aha. Może muszę pulsować. No i super. Zamówiłem coś, czego nie... To nie działa w ogóle. O Boże, to się wkopaliśmy. I co? Ty.
co mam to tak po prostu robić? Tak po prostu ty, ty. Tak? Sami mogę robić. Dobra, Kazu działa, to po prostu ja nie umiem zagrać. To się nie dmucha zwykłym powietrzem jak flet czy trąbkę. Bo tym trzeba pracować głosem. Czyli robić na przykład w to Kazu i to dopiero działa, więc obojętnie z której strony to zaczniemy dmuchać. Powiedzmy, że z tej. Albo z drugiej. I działa. Więc ten. To nie było zepsute po prostu. I ten, jak się okazuje, to nie jestem pierwszą osobą, która tak myślała, że jest zepsute. To wiele osób wydaje się, że to po prostu trzeba. Dmuchać to będzie ten. To nie jest taka trąbka urodzinowa, co jest, wiecie. I wam. Robi. Dobra, lecimy dalej z odcinkiem. Okej, okay. I teraz najważniejsze. Na czym się najbardziej zawiodłem, bo wszystkie paczki oczywiście otwierałem, żeby sprawdzić, czy wszystko na pewno w środku jest. Spokojnie sprawdzałem, czy nic nie jest uszkodzone. I co się okazało? Paczka z tym, co dzisiaj jest najważniejsze, przyszła uszkodzona. Znaczy... Dobra, powiedzcie mi szczerze. Otwieracie i widzicie takie rozwalone pudełko. Jest to rysik do capacitive pen, czyli taki rysik pojemnościowy, chyba tak mi się wydaje. Precyzyjny i ten. Trochę się zawiodłem, ale najważniejsze jest. Kosztował on najwięcej i przyszedł w zestawie z czymś bardzo ważnym, czyli rękawiczką do... No, zresztą zaraz zobaczycie. Tylko już wam, żeby was nie skłamać, ile mi to wyszło przy zamówieniu. On kosztował, był tak, po pierwsze był podstawowa cena 23,99, potem był przeceniony 11,99 i z tego 11,99 ja miałem promocję dzięki temu rabatowi, no 3,17, temu go wziąłem. A tutaj mamy przedmiot, który kosztował w pełnej cenie złote 93, ale kupiłem go za 93 groszy, więc... Znaczy 51 groszy, więc essa... Zsuniam. Jest to rękawiczka, żeby sobie nie maziać po tablecie, jak na przykład rysujecie coś. Jest to zestaw do grafiki na tablecie. Ja sobie czasami też lubię pobawić się na moim tablecie, więc... Oczywiście zrobię... Może tableta zrobię też odcinek, bo w sumie jest warto co o nim powiedzieć. Od roku go mam, więc... Jakby ktoś... Dobra, zobaczymy ten. Czy to nie jest przedkiem na małe chińskie rączki? Bo się najbardziej boję, że to jest na małe chińskie rączki. Chociaż... Ej, w sumie? Ej, bez kitu, działa! Nie ten. Patrzcie, normalnie tutaj mogę sobie przewijać, a tym... Dobra, zawiodłem się po pierwszych 5 sekundach. Nie działa ta rękawiczka, czyli mam taki kawałek gówna za 50 parę groszy. Super. Dobra, już żeby nie ściągać, żeby pokazać wam o co chodzi, mam tu taki tablet, no, Made in China. Na szczęście sam nasze piórko nie wygląda, żeby było uszkodzone. I sobie sprawdzimy je dzisiaj, czy serio za parę złotych możemy kupić tanią podróbę Apple Pena, czyli tego słynnego rysika do tabletów od, czy iPadów, proszę wybaczyć, pani Jabłka. Ugryzionego, ale no nie mam do, nie mam do tej marki jakby szacunku. Żartuję. Albo i nie. Okej. Okay. Wszystko jest na magnesie, czyli nasz długopis. Nasza skówka, takie coś. O! Mamy zaślepkę. Jest okej. Ja to z początku sprawdziłem, żeby nie było, że nie działa, co nie? I tak. Pierwsza rzecz. Główka tego, co nie jest strasznie mięciutka, taka delikatna. Gdzie... Powiedzmy, że działa. Przy mocniejszym kliknięciu i puszczeniu działa jak przycisk. Tu z tyłu możemy sobie to oczywiście założyć. Zastanawiałem się, co będzie,
jak mi ta końcówka się na przykład złamie. No bo bądźmy szczerzy, jest to bardzo delikatne i jakaś frustracja i... No... Wydawało mi się z początku, że będę musiał wyrzucić 4 prawie złote w błoto. Dobra, nie jest to koszt, ale jednak no kurde szkoda, żeby coś takiego się zepsuło. Wiem, dbam o sprzęty, więc nie jest to problem, ale jednak gdyby coś się wydarzyło, gdzieś by mi to na przykład zleciało, storzlało się na przykład ze stolika, czy spadło gdzieś, albo ja bym to przydeptał, nie zauważył, że mi zleciało. Nie byłoby fajnie. Ale odkryłem jedną bardzo fajną rzecz, bo tak se trzymałem to i coś mi tu telepało się, co nie? I u góry jest taki metalowy jakby ten, jak go odkręcicie, o to jest koreczek taki, co nie? Co myślę, ale co może być w środku w tym koreczku? Znaczy pod tym koreczkiem. Patrzę się, no tutaj nic nie ma, pusty jest. Patrzę się, ej, coś tu jest. I jak się okazuje, mamy tutaj drugi rysik. Skitrany w obudowie naszego towarzysza. Czy jest to duży plus? Według mnie tak. Przemyśleli, ale według mnie powinni też dołożyć jeszcze z jeden gratis, tak. Jeszcze, no dwa to jednak taki standard powinien być. Jeden, no dobra. No ale no, bądźmy szczerzy, lepiej zawsze dać dwa, bo to zapłaci troszkę więcej i mieć to i mieć spokój, niż potem się zastanawiać, czy te rysiki gdziekolwiek dokupimy. Więc tak, rękawiczka chyba największym skamem jest z tego wszystkiego, szczerze. Nawet już nie wspomnę o tym, jakie szwy tutaj są te zrobione. I jak to w ogóle się prezentuje, to jest szczerze najtańsza jakaś szmatka wzięta, przycięta. Gówno, po prostu to jest gówno, zaliczamy do kitu. Kazu, dałbym po środku. Najbardziej jestem zadowolony, szczerze, z tych moich 4 ciężko zapracowanych złotych, czyli wyrzucenia, no nieważne. Więc to idzie na sam początek. Potem tatuaże, gdzieś ten duży pomiędzy, ten tutaj, ten mniejszy tutaj, a ten też gdzieś tutaj. Jest tak, najgorszy szajs, ten na rękę, tak ujdzie. Kazu, może być, mogło być lepiej, nie umiem tego obsłużyć. Nie dostaję instrukcji. Tatuaże, fajne, bądźmy szczerzy. Rysik, szczerze, najlepszy wypadł. A co do samego Shopee, to według mnie to jest po prostu momentalnie scam. Ceny tam są, bądźmy szczerzy, nie najlepsze. 10-dniowa dostawa, to też nie jestem w 100%. Czy to jest 10 dni? Czekajcie, sprawdzimy cokolwiek takiego na przykład. O, zobaczę, kiedy mi to wyszło, tak sprawdzimy, tak dla pewności. 12 lutego. 2 tygodnie. No, powiedzmy optymalne jest 10 dni, nie ufajcie temu. No będzie, powiedzmy szybko, do 2-3 tygodni to powinno być. Tego oczekujcie. Czy te 15 zł rabatu mi coś robi? Szczerze nie bardzo. No bo znaleźć coś, co by się wam chciało z tego kupić, bo to tak naprawdę było takie, co by tu kupić, żeby wykorzystać ten rabat, żeby się nie zużył. Tak to się skończyło. Stwierdziłem, że kupię rysik i do tego rękawiczkę. Brakowało mi jeszcze kasy do 20 zł, więc musiałem dobijać tatuażami i kazu, już po prostu pierdoły brałem. I tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli chcielibyście jeszcze kiedykolwiek odcinek z Shopee, napiszcie w komentarzu, a ja wam serdecznie pomogę. Znaczy, zrobię odcinek. Do zobaczenia wkrótce. Żegnam się z wami, Polski Tymson. Na razie! Again, again, again.